Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Aran Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii LEGO Marvel's Avengers Zwiedzanie Otwartego Świata. W ostatnim odcinku zwiedzaliśmy sobie Manhattan i tak jak mówiłem, będę robił na zmianę, raz Manhattan, raz inne takie, wiecie, poboczne lokacje. I teraz jesteśmy na farmie Bartona. I od razu chciałem wam powiedzieć, że poza odcinkiem zrobiłem 5 poziomów na 100%, więc to naprawdę dużo jest, jak przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak wy uważacie, ale no wiecie, 5 poziomów na 100% to jest dużo. Zdobyłem też dodatki, monety razy 2, 4, 6, 8, 10, wszystko. Plus też wykrywacz postaci. Wykrywacz żetonów postaci i wykrywacz mini zestawów. Więc te strzałki, co widzicie, to jest wykrywacz postaci. Więc mam teraz już maksymalny mnożnik kasy. Razy 3800... Czekajcie, razy 3840. Więc teraz już kasa nie jest dla nas żadnym problemem. Absolutnie. To nie jest absolutnie dla nas żaden problem. O, dobra. Okej, udało się. Więc mówię wam, to nie jest absolutnie już żaden problem z kasą. Ja kupuję wszystkie postacie na bieżąco, jakie odblokowuję. Tak jak mówiłem, odcinki będą po 30 minut. I też od razu taka informacja dla was. Odcinki z Disney Infinity 3.0 wrócą spokojnie, ale w przyszłym tygodniu. Jeszcze chciałem parę powrzucać odcinków właśnie z LEGO Avengers. A potem też wróci LEGO ten, znaczy Disney Infinity i LEGO Dimensions. Po prostu to będzie tak, że będzie raz Disney Infinity, raz LEGO Avengers, raz LEGO Dimensions, raz LEGO Avengers. Wiecie, o co chodzi. Dobra, musimy tutaj ten panel otworzyć. Czekajcie. W sensie, jak to aktywować? Sobie polatajmy tutaj. Mega maślak. Czekajcie, bo tutaj jest potrzebny Hawkeye. Dobra, zamieńmy się w takim razie w Hawkeye'a. Gdzie jest Hawkeye? Sam już nie ogarniam za bardzo. To powinno być po kolei. Nie no, poczekajcie, naprawdę, serio was przepraszam bardzo, że musicie czekać, tylko kurczę, nie mogę znaleźć tego. Serio, on się gdzieś schował. A, tu jest. Jeju, sorry, przepraszam was strasznie bardzo, no. Po prostu jeszcze nie ogarniam za bardzo, gdzie te postaci są na tej liście. Zaraz pomożemy tamtemu gościowi. Tylko jeszcze najpierw... Czekajcie. Nie dam rady tak, nie? Zaraz... Dobra, chodźmy sobie. I czekajcie, teraz wystarczy, że się zamienię w czarną wdowę, tak?
Tylko dalej chyba nie mogę tej dźwigni przełączyć. Kurczę, to jest dziwne. Powinno się dać to otworzyć. Wiecie co, dobra, to na razie to zostawmy może. Innym razem, po prostu jeżeli wiecie jak to zdobyć, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja naprawdę nie mam... Nie wiem, może później się pokręcimy jeszcze wokół tego budynku. Dobra, zróbmy sobie dla tego gościa zadanie. Boy, was I excited when Mama said we were gonna come stay on Hawkeye's farm. Shoot, didn't half get old quick. Hawkeye ain't even been around to answer all the questions I had. Oh, but hey, there is another way I could get my superhero fix. You reckon you could get me in one of those Hulk selfies I've been seeing online? Oh, but we gotta get my cat Sam in it too. Come on, help me find him. Okay. Akceptuję misję. Darn cat, get to. So many awesome places to sleep on a farm. Maybe in that barn? There he is. All right, Sam. Hold still. Hey, Sam, where you going? Musimy gonić w takim razie jego kota. I mean, I could. I don't ever get tired. Sort of my thing. O, tu jest. Cats like high places, right? Maybe Sam's up a tree somewhere. No przecież go znalazłem. Okay. Easy now, Sam. Quick, Hulk, take the photo. Ale jak to? A, Hulk, tak? Dobra. Nie, no spoko. Nie, no okej. Dobra, mega maślak. Dostaliśmy postać. Nie wiem dokładnie, kto to jest i co on robi, ale to jest, powiem wam, całkiem spoko. W sensie, że ten... Że te Hulko selfie właśnie, bo potem, jak pójdziecie do wieży Avengersów, to te wszystkie selfiaki tego, no wiecie, Hulka, to wszystko będzie. A co mi tutaj pokazuje, że w kominku? Coś te flagi mi wyglądają podejrzanie. A w sumie dobra, polećmy sobie gdzieś tam. O właśnie, tu jest ten czerwony dinozaur. Chcę strasznie tego dinozaura zdobyć. No w sumie. I know good place, but you have to make sure no one hurt Devil on way, okay? Okay. Jasne. Come on, Devil. This way. Who are you guys? No, you're not. Come on, boy. Follow me. To jest naprawdę sporo tych misji wszystkich. No i oczywiście je wszystkie zrobimy, czemu nie? Dobra, to chodź tutaj, diabelski. Naprawdę świetna postać. To jest jakby taki T-Rex, tylko czerwony. I naprawdę fajnie będzie się nim grało. Jasne. Już ich rozwalam. Tylko się nasz dinozaur chyba zbugował.
right behind me, Devil. A nie, dobra, znalazł się. No, wait. That's not going to work. You should be safe here, Devil. Although, maybe you'd be safer with S.H.I.E.L.D. If those guys are anything to go by. If only there was islands somewhere where you could run free with all dinosaurs. Anyway, thank you for helping us. A nie ma sprawy, kolego. I dostaliśmy diabelski dinozaur. Świetnie. A jeszcze Moon Boy. Super. Od razu dwie postacie naraz. To sobie zobaczmy. 150 tysięcy tylko kosztuje. Teraz jak mamy tyle kasy, to nawet nie muszę się przejmować, o. No nieźle. Nawet skakać umie. No spoko, super. Dobra, zmieńmy się teraz tutaj w tego Iron Patriota. I co my tu mamy? Przełącznik. I co za to dostaniemy? No, złoty klocek po prostu. Okej. No to super. Kolejny złoty klocek do kolekcji. Też ciekawe, gdzie jest Stan Lee do uratowania tutaj. Hajdź. Na tej farmie Bartona. Też mam taką prośbę. Napiszcie mi w komentarzu, nie pod tym filmem, bo dzisiaj wrzucę 3 odcinki raczej, tak, coś takiego. To piszcie mi w komentarzach, jaką chcecie kolejną lokację, żebym wam pokazał. Bo na pewno po tym filmie będzie Nowy Jork znowu, tak będzie. Potem na przykład, nie wiem, baza S.H.I.E.L.D. i potem po tej bazie S.H.I.E.L.D. znowu Nowy Jork. I potem już wy mi piszcie, gdzie chcecie, żebym ja szedł. Dobra, na razie zróbmy sobie ten wyścig. Quicksilver jest bardzo szybki, więc nie będzie żadnego problemu z tym. A tam jest też Super Wiewióra. Spoko, mogę ją też potem sobie zdobyć. Jakaś modliszka jeszcze. Mam nadzieję, że ten wyścig się nam uda, pomimo tego, że nie mamy żadnego pojazdu. Dobra, udało się, mamy pół ciężarówkę. Okej, dobra. Już myślałem, że nie zdążymy, ale jednak bez problemu. A to co, Gorilla Girl? No, zróbmy sobie tą misję. Came down here with the guys from the initiative for a nice swim in the lake, but I guess someone thought it'd be super hilarious to hide my clothes. Lucky for me, I can hide my modesty by, well, turning into a gorilla, obviously. But I'm not sure I'll fit in the car for the ride back to the base in this form, so I could kind of do with getting my clothes back. A no jasne. Dobra. To musimy znaleźć ciuchy dla tej gorilla dziewczyny. A to co jest? Nie, na razie nie. Poczekajcie, no poszukajmy. O, tutaj będzie chyba jedna rzecz. O, tam jest Stan Lee.
Nie no, to świetnie, zaraz go uratujemy pewnie. A jak go uratować? Tamta misja dalej trwa, tak? Dobra. Tylko najpierw uratujmy Stana. I za chwilkę będziemy sobie kontynuować naszą misję. Zwłaszcza, że Stanley... Że tutaj jest tylko jeden Stanley do uratowania w tej lokacji. Okej. Okej, Stanley w opałach. Zaliczony. Niech tam sobie będzie dalej na tej farmie. A my lecimy znaleźć jeszcze kolejne ciuszki pani gorylicy. No lecimy może tam, w tych krzakach. Dobra, znalazłem coś. I co? Jeszcze jedna rzecz została. Nie wiem jak wam, ale mi się ta seria bardzo podoba. Nawet nie chodzi o to, wiecie, że ja tam coś ten... pokażę wam, żeby się to wam podobało czy coś, tylko po prostu mówię, że... nie wiem, jak dla mnie to jest bardzo przyjemna seria, naprawdę. Bardzo lubię takie coś. Bo zwiedzanie świata z LEGO Jurassic World było fajne, ale jednak nic nie może być, no... takie fajne jak ten jak Avengers. Avengers jest po prostu najlepsze. Te wszystkie właśnie, te na przykład LEGO Marvel Super Heroes i tak dalej. Nie ma nawet porównania. To jest o wiele lepsze od... Aha, dobra. To później się tym zajmiemy. Bo wiecie... Po prostu Jurassic World było okej, było fajne, tylko... Ale to jest takie lepsze, no. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Dobra. Nie wiem, jaka jest wasza opinia. Bo wiecie, ja tam nic nie mówię, że ta gra była tam, wiecie... zła czy coś, była okej. Było spoko. Ale ja jednak wolę Avengers. Czekajcie, dobra. No, jestem multitasking, mnóstwo rzeczy naraz. Dobra, jeszcze jest jedna pajęczyna tutaj gdzieś w tej stodole. I zaraz znajdziemy kolejne ciuchy tej Gorilla Girl. Jeszcze jedna pajęczynka. O, tutaj się schowała. Tu jest ta pajęczyna. I dostaliśmy za to złoty klocek od razu. O kurczę, gdzie jest jej ten? Jej tors. Nie mogę jakoś znaleźć. Może się zamienimy w tego. W Iron Patriota. Sprawdźmy na dachu. O, no właśnie. Tutaj mamy. Okej. Okay. W złym kierunku lecę. Dobra. No, proszę bardzo. Yep, those are my clothes, all right. Thanks a lot for finding them. Now, if you could just give me a little privacy. Oh, before I forget, I found this in the lake. Take it as a thank you. Nie ma, no dzięki, dzięki. Okej. Super, to teraz lećmy sobie tutaj do stodoły, bo tutaj jeszcze jeden złoty klocek był. O, właśnie, tutaj jedną rzecz aktywowaliśmy. Jeszcze kupmy sobie postać nową. Też wam radzę, jeżeli nie macie, znaczy jeżeli macie problem ze zbieraniem kasy, to mówię wam, nie kupujcie postaci od razu, tylko pozbierajcie sobie te czerwone klocki. Kupcie sobie je, pozbierajcie troszkę. Jak macie razy 3840, to naprawdę już nie ma żadnego problemu, żeby... zdobyć sobie
Znaczy, no po prostu będziecie mieli tyle kasy, że nie zabraknie wam nigdy na nic. Będziecie sobie mogli spokojnie kupić wszystko. Już z tym, co teraz mam, dałbym radę kupić wszystkie postacie, pojazdy bez problemu. A będę miał jeszcze więcej kasy. Może nawet maksymalną ilość kasy w grze byśmy dali radę zdobyć. To, no właśnie chciałem wam tylko pokazać tą postać. No okej. To tylko tak po prostu chciałem wam pokazać. I teraz tutaj jeszcze jest zamknięte to. Jeszcze rozejrzyjmy, może tutaj coś przegapiłem. A potem zobaczymy, gdzie polecimy dalej. A, tutaj, to przegapiłem to. Widzicie? Tutaj coś było jednak. Dobra, zmieńmy się teraz w kapitana. No i okej. Teraz tutaj coś tam się odbuduje. Kolejny taki generator. I co, i teraz trzeba to naładować jeszcze raz? Okej, w porządku. I co, z jaką postać dostaliśmy? Laura Barton, czyli żona Hokaja. Całkiem spoko. W ogóle to ja się cieszę z każdej w sumie postaci. Co to jest, super wiewióra? Dobra, okej. If you will, out into the country. You know, let them run around, sling a few nuts, and get back to nature. But now that it's time to leave, some of the little critters have gone into hiding. We're never gonna make the Great Lakes Avengers reunion at this rate. Think you can help me look for them? Okej. Już znajdziemy. Wcześniej musieliśmy szukać tego kotów, teraz musimy szukać wiewiórek. To w takim razie poszukajmy. Tu jest jedna. Spotkanie mścicieli wielkich jezior? Jak ona to powiedziała? Sam nie wiem. Dobra. Teraz do tych wiewiórek kici kici nie będę mówił, bo to nie pasuje. Cip cip też nie. Bo to do kury. Po prostu nic nie będę mówił, tylko szukam tych wiewiórek. O, tutaj jest kolejna. O, jaki fajny prosiaczek. Szkoda tylko, że nie można na nim jeździć, bo było spoko. Do you have time for a little emergency landscaping? Na razie nie mam czasu, sorry. Szukam wiewiórek. Tutaj też możemy wejść sobie później, bo tutaj potrzeba tylko tego Hokaja i Ironmana. O, a Stanley sobie dalej tutaj stoi. Wiecie co? Chciałem wam też od razu powiedzieć, że jeżeli zdobędziecie wszystkie... Znaczy, jeżeli uratujecie wszystkich stanów w Liwopałach... Nie,
Nico. Sorry about the colorful language. Only way the kids are gonna learn. Thanks for the help. Take this for the trouble. We acquired it from Fin Fang Foom during our last flight. No okej, okay, super wiewióra. Okej, okay. Niepokonana czy coś takiego. Ciekawe właśnie, że jeżeli zdobędziecie wszystkich stanów Liwopałach, ja na razie mam 8, to będziecie mogli dostać jego postać do grania. I on ma ten, on ma takie umiejętności, czekajcie. Może strzelać z łuku, jest super szybki jak Quicksilver, może się zamieniać właśnie, jak przytrzymacie trójkąt, to może się zmienić w Hulka. Znaczy w stan, no z takiego jakby, no wiecie o co chodzi, że nie w Hulka, tylko w takiego stana Hulka. Nie? No wiecie o co mi chodzi. Albo jeszcze jest stan Buster i to już naprawdę mnie rozwala do reszty. A tutaj dam radę wejść, czy nie? A, czekajcie, tutaj potrzeba tego przejścia takiego. Tylko najpierw musimy je znaleźć. Najpierw trzeba to przejście znaleźć, żeby tam wejść. To poszukam w takim razie. A te postacie w ogóle znikają, czy nie? Czekajcie, bo tamte wiewiórki są dalej. A super wiewióra? Nie, super wiewióry nie ma. Dobra, może na razie darujmy sobie ten... to przejście. Tylko poszukaj... znaczy może zrobimy jeszcze misję dla tej modliszki. Chociaż jeszcze mnie strasznie interesuje, co to jest. Zobaczmy sobie. Co to jest? Aha, jakiś gość do pokonania. Są takie jakby mini walki z bossem, coś takiego. Znaczy z takim, taki mini boss, coś takiego. Okej, dostaliśmy Cotton Mouth. Nie mam w ogóle pojęcia, kto to jest, ale... ale okej. Jeszcze sobie kupmy super wiewiórę. Tylko to jest druga jej wersja, jakaś niepokonana jest jeszcze jedna. Dobra, jeszcze zróbmy sobie misję dla tej modliszki. I was practicing my ability to communicate with the local plant life, but I appear to have caused offense somehow. I won't bore you with the details, but, well, basically I said something, the dandelions told the tulips took it the wrong way, and now there's an army of aggressive flora terrorizing the place. I'd ask you to help me some... Jasne, dobra. Careful. As the saying goes, pretty roses have thorns, and ugly plants like that have even more tricks up their stalks. Też nie wiem, kim jest modliszka, możecie mi napisać. Za dużo tych postaci jest. Dobra. Shall we give this bush a trim? Okej. Od razu nie rozwalę jej, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. No okej, okay, teraz już nie ma. I jeszcze jeden jest tam bodajże. A z tamtym gościem, tym Cotton Mouthem, to możecie jeszcze sobie zawalczyć później. Już nie dostaniecie nic za to. Ale... no ale wiecie. I can see that you're eager for me to stop talking and give you a reward for helping me. Here you go. Więc możecie sobie potem jeszcze powtórzyć tą walkę z tym bossem. Tylko już po prostu nic za to nie dostaniecie, tylko tak... tak wiecie.
No okej, dobra. To by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w następnym odcinku z serii z LEGO Marvel Avengers Zwiedzanie Otwartego Świata. Cześć!